Ale mnie bania wali. Ale mnie wali bania. Dlaczego na drugi dzień nie może noga walić, tak jak bania wali? Ledwo żyję. O, zgubiłem błędnik. Idź za torbą. No i dobra, no i już, no i już. No, muszę powiedzieć ci, Andrzej, że gratuluję. A dziękuję, a proszę. No, tego jeszcze nie było. Prosto z imprezy przychodzisz do pracy, no. Zaraz się zbiegną ci mali, uśmiechnięci terroryści, jak ja ich nienawidzę tych skór. Dzień dobry, proszę pana, cóż za piękny dzień, nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. Ojej, jakże przykro się robi, kiedy się widzi, że w tak piękny dzień jak dziś Marek odpisuje sobie do pana na przerwie pracę domową od Tomka. Super, siadaj. O ten Marek od tego Tomka. Ciężka kupa, to jest dziennik. A pan dopiero co z delegacji wrócił? Co? Dlaczego? Bo pan pachnie jak mój tata, kiedy wraca z delegacji. Widocznie używam tych samych perfum. Siadaj, kupa. Tata też na spirytusie lubi. Ledwo żyje. Ostatni raz taka impreza w środku tygodnia. Rozumiesz, Andrzej? Ostatni raz. I rozum kawalerski, pępkowy. Ale nie tłusty czwartek, człowieku. Remont w szkole o 8 rano. No nie ty, nie dziś, no błagam, nie dziś, nie dziś, nie dziś. Dzień dobry. Dzień dobry, Marysiu. Przepraszam za spóźnienie. Dlaczego się spóźniłaś? Bo musiała wyżreć cały koks z kotłowni. Wcale, że bo nie, Kuba. Kuba, nie dokucza jej. Jechałam autobusem do szkoły i podciągałam się na tym drążku od kasownika. I tak mnie to wciągnęło, że pojechałam na pętlę. Siadaj, Maryś. Właśnie nie siadaj. Dlaczego pan się nie zapyta Marysi, dlaczego jej rodziców nie było na wywiadówce? Moja mama złożyła zawiadomienie do prokuratury. No właśnie miałem pytać, dlaczego ich nie było? No bo rodzice pojechali na zawody w podnoszeniu ciężarów. No i które miejsce tata zajął? No niestety drugie. Co, znowu wygrał ten Rosjanin Sergiej? Nie, mama. To znaczy z początku wygrał tata, ale mamę tak ten fakt ucieszył, że podniosła tatę razem z ciężarem. Siadaj, Marysiu. Oj, ledwo żyje. Bum, szakalaka. No to już jest szczyt. Chciałbyś. Ale pan nie wstawił Marysi spóźnienia. Wstawiłem. A ja widziałem, że pan nie wstawiał, pan nie otworzył dziennika i nie wszukał pan tam wolnej kratki po to, żeby wstawić maleńką literę S. Jeśli pan tego nie zrobi, będę zmuszony zadzwonić do kuratorium. Dobra, otwieram dziennik, zarazem krateczkę, jest tam S zadowolony? Usatysfakcjonowany. Co za bachur. Weź już się, Kuba, nie odzywaj, bo cię rzucę. A jak ty mnie rzucisz, jak ja się z tobą nie spotykam? W tablicę cię rzucę. Taka jesteś odważna? Zobacz, co w takiej sytuacji robi prawdziwy mężczyzna. Proszę pana, Marysia mi dokucza. Ja z wami nie dyskutuję, bo mnie suszy. Z pustego nad Salomon nie naleje. Dobra, Andrzej, musisz wykombinować wodę. Myśl, myśl, człowieku, myśl. Klaso, jest pytanie. Co wczoraj robiliście po lekcjach? Pomyślcie chwilę, a ja w tym czasie podleję w klasie kwiaty. Ale nie trzeba kwiatków podlewać, bo ja wszystkie podlałem na przerwie. A uzupełniłeś konewkę wodą? Nie, bo mój tata mówi, że kwiatki się powinno podlewać tylko świeżą wodą. Jak ja cię, kurwa, nienawidzę. Masz bardzo mądrego ojca, tylko pozazdrościć. On też panu zazdrości. Tak? Ciekawe czego? Bo on się ciągle zastanawia, jak to jest? No jak to jest, że 70-lecia już w Warszawie dawno nie ma? No nie ma. A pan dalej gdzieś te wiejskie ubrania kupuje. Ty przestań w końcu gadać, lepiej skocz zmoczyć gąbkę. Kuba, tylko błagam cię, nie wyrzymaj. Zdechnę tu, zbragnę, nikt mnie tu nie znajdzie, zdechnę tu. Wow!
Marysiu, co ty robisz? Śpiewam sobie. Proszę bardzo, skoro tak się wyrywasz, co wczoraj robiłaś po lekcjach? Klatę i biceps. Biorę już 50 na klatkę. Wiem, o czym mówisz, a wczoraj też wziąłem 50 na klatkę. Tylko na moje nieszczęście zrobiłem o kilka powtórzeń za dużo. Siadaj, Marysiu. A my, proszę pana, wczoraj po lekcjach pisaliśmy z tatą donos. Jaki donos? Na sąsiada, że ściąga nielegalnie filmy z internetu. Na skąd to wiecie? Bo nam je pożycza. Kuba, siadaj, nie denerwuj mnie! No, dajesz gąbeczka, dajesz. Jeszcze po kropelce. Mętna jakaś. Dobra. W te albo we w te. Wapno, tego mi trzeba było. Ale ja wczoraj pochlałem. Skąd ja to miałem pieniądze? Proszę pana. Co znowu? Bo ja chciałbym wypłacić 10 zł z mojej książeczki SKO. No i się wyjaśniło. Bo mama zapomniała mi dać na piąte śniadanie i odżywkę. No więc z waszymi pieniędzmi jest następująca sytuacja, bo ja wczoraj wszystkie wasze pieniądze przelałem na wysoki procent. O, a ile procent? 40, ale ciągle spada. Wiecie, taka lokata. Oto może się zwróci. Oj, lepiej, żeby nie. Dobra, wróćmy do zajęć. Może ktoś ma jakieś zaległości? Kuba? To niemożliwe. Czuję w kościach, że Marysia jeszcze nie mówiła wiersza. Kuba, to nie jest możliwe, bo ja bardzo skrupulatnie prowadzę dziennik i taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca, więc proszę cię na drugi raz. Faktycznie, Marysiu, a jak to się stało? No patrz, jakbyśmy to przeoczyli. Zapraszam cię na środek klas. Ja kiedyś, Kuba, zrobię z ciebie cygaro. Co? No tata mi mówił, że najlepsze cygara są z Kuby. Ile twoja matka... Ile twoja matka musiała zeżreć wapna, żeby taki pustak powstał, to nie wiem. Nie, 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 Marysiu, Marysiu, nie, Marysiu, Puszczaj. Przestań! Marysiu! Marysiu, jesteśmy w klasie. Oj, tylko raz. Marysiu, to jest lekcja. No to pan mi wpisze uwagę, później mama podpisze. Marysiu, pamiętasz, ostatnim razem leżał miesiąc w szpitalu. No ale wtedy było z liścia. Marysiu, zostaw go! Zostaw go! Proszę bardzo, co nam dzisiaj wyrecytujesz? Inwokacje. No, mocne słowa jak na dziesięciolatkę z Lublina. Proszę. A zdradzisz mi pewien sekret? Dlaczego nałożyłaś spodnie i spódnicę naraz? Się nie może zdecydować na płeć? Nie, Marysiu, nie, Marysiu, nie, 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 nie. To są leginsy. Wow, wow! To se kup piłę spalinową i las pod leginsami wyrąb. Nie, Kuba, przestań, Marysiu, naprawdę nie przejmuj się. Bardzo ładny George Bush. Proszę bardzo, inwokacja. Inwokacja. Libio, ojczyzno moja. Litwo, ojczyzno moja. Jaka Libio? Mówi się Litwo. A w Libii też się mówi Litwo? A rób co chcesz. To może w razie czego powiem łotwo. Na pewno będzie ci łotwiej. No i zgłupiałam. Ale spokojnie, to się dziś nie stało. Głupa! Proszę bardzo, Marysiu. Inwokacja. Inwokacja. Bangladeszu. Ojczyzno ty moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię... Ale wczoraj była impreza. I ta dziewczyna, Basia. Cudowna kobieta.
Ale znowu. Zgrabna młoda. Sobie, prawda? Ja. Bez kredytu. Prawda? Taka sympatyczna blondyneczka. Blondyneczka, ale inteligentna. Tak, cudowna kobieta. Patrzcie tak tego. You talking to me? Are you talking to me? Fuck. Dalej, jak ja sobie zapisałem w kontaktach? Basia Lublin, nie. Basia Włochy? Włochy? Przecież ja nigdy we Włoszech. A, to ta z wąsami. Dobra, to od razu skasuję. Basia Arbuzy, bingo! No, Baśka miała fajny biust. Co pod strzechą zmieścić się nie może. No bez przesady, Marysiu, przecież wczoraj w rejgach trzymałem, nie przesadzaj, nawet mi się wyślizgi. Wow. No, kontynuuj, Marysiu. No, klasie bardzo się podoba. No. Proszę bardzo, kontynuuj. Słuchamy, proszę bardzo. Widać, że okolica obfita we zboże. A aj, Basia. Taki materiał na żonę i do tańca, i do postukańca. Tylko żeby ona nie była rozwiązła. Jej bramana wciąż otwarta przechodniom rozgłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Marysiu, jak ja ci dziękuję, ale bym się wpieprzył do końca życia. Siadaj, piątka. Halo, jaka piątka? Co halo? Piątka z plusem. No, ale ja tego słuchałem, najwyżej dwa minus. Kuba, chcesz się ze mną zamienić na miejsca? Chętnie. Tak, to zróbmy tak. Ja wezmę twoje kieszonkowe, a ty dostajesz moją pensję, co? A nie. Mnie nie kręci wolontariat. Do domu, Machory! I tam wolontarny, jak jeden z grupy.